Wielka polityka to wielkie projekty. Polityka wielkich obszarów tak się nazywa z tego względu, że jest związana właśnie z realizacją wielkich projektów. Tymi podstawowymi projektami są właśnie same wielkie obszary. To, w jaki sposób one powstają, są związane z tym, że rozwijają się dynamicznie poszczególne potężne gospodarki, jak gospodarka indyjska czy gospodarka chińska. Niemniej jednak jednym z takich z punktów rozpoznawczych to jest to, kto jest w stanie realizować globalne, nawet na poziomie regionalnym, gigantyczne projekty, kogo na to stać. Otóż tutaj mamy do czynienia z taką z jednej strony zagadką, z drugiej strony sytuacją, o której ja już mówiłem wcześniej, kiedy mówiłem o tym, skąd jest polityka wielkich obszarów, z jakiego komponentu się składa i wskazywałem tutaj na geopolityczny trójkąt władzy, który jest związany z Rosją, z Chinami i z Indiami. Oto pojawia się nowa inicjatywa, pojawia się nowa koncepcja, nowa strategia szlaku północ-południe inicjowana przez Rosję i przez Indie, gdzie w tym wszystkim jest Polska. Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym wszystkich przeprosić, bo w poprzednim komentarzu był problem przez długi czas właśnie z komentarzami. Było to w jakiś sposób, ja nie wiem do końca jak zablokowane, nie można było pisać komentarzy. Zapraszam w takim razie, mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko jak należy do komentowania. Muszę powiedzieć, że pod tym względem bardzo mocno się dyskusja rozwinęła. Także wszystkim, którzy komentują, bardzo dziękuję. Dziękuję również bardzo tym, którzy subskrybują i zapraszam tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, aby zasubskrybować. Dziękuję również za lajki, są bardzo fajnym, miłym akcentem tego, żeby dalej się starać, aby robić no, lepiej niż to jest możliwe do tej pory. I najbardziej dziękuję wszystkim tym, którzy kupują moje książki. To jest w ogóle sól całej mojej działalności. Tam są rzeczy, o których z biegiem czasu będę mówił coraz szerzej, coraz więcej, choć one niestety, ale przez wielu oglądających, słuchających są traktowane jako tak zwane nudziarstwo. Tymczasem są one w ogóle clue całego tematu naszych tutaj rozważań i opisu całej rzeczywistości. Zatem polityka wielkich obszarów wchodzi w nową fazę. Generalnie staram się zwracać na takie wydarzenia uwagę, których waga będzie miała wpływ na następne dziesięciolecia, czyli na wydarzenia, które wywołują daleko idące skutki. Więc nie tylko chodzi o to, żeby widzieć, co jest tu i teraz, ale to, co wydarzy się z tego, co dzisiaj zdecydowano, bądź jaką dzisiaj koncepcję się przyjmuje i realizuje. Polityka wielkich obszarów oznacza globalne inwestycje. Oznacza to, że aby w niej aktywnie uczestniczyć, aby można było wokół siebie budować wielki obszar bez wielkich projektów komunikacyjnych, to jest niemożliwe. Do tej pory przewagę w tym zakresie miały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Historycznie rzecz ujmując, koniec wieku XIX, początek wieku XX, kanał Suezki i kanał Panamski. Do tego ostatnie dziesięciolecia rozwijania cyfrowej infostrady, która łączy różne punkty na świecie, pozwalając na rozbudowę linii komunikacyjnych, rozbudowę w ogóle logistyki jako dziedziny w bardzo zaawansowany organizm pozwalający zasilać z różnych punktów na świecie najbardziej rozwinięte gospodarki, związane z tym, że oto Amerykanie i Europejczycy postanowili wyeksportować swoje technologie i miejsca pracy do Chin, w mniejszym stopniu do Indii, czego dzisiaj są skutki dość opłakane. Niemniej Chiny postanowiły skorzystać z tej okazji poprzez zbudowanie, przygotowanie realizowanej już strategii szlaku jedwabnego i sznura pereł. Szlak jedwabny, to jak wiemy, to są budowa dróg i połączeń przez ląd do Euroazji. Punktem centralnym, docelowym jest dojście do Europy. Sznur pereł to jest przejęcie w części kontroli szlaków morskich
za pomocą baz morskich, jak i dzierżawionych nabrzeży portowych, również takie są w Europie. Ograniczanie poglądu na ten temat do przesyłania tylko towarów jest niewystarczające. To by nie miało aż takiego znaczenia, dlatego że każdą drogę jest bardzo łatwo przeciąć i zablokować. Tutaj istota rzeczy zawiera się trochę w czymś innym. Ona się zawiera w tym, że udział w tych projektach budowy infrastruktury drogowej jest związany z tym, że chińskie firmy penetrują od razu rynek, w którym są tego typu rzeczy realizowane, budują tam swoje fabryki, wydobywają tamtejsze surowce, wytwarzają całą gamę towarową, którą albo sprowadzają do Chin w celu ich przetworzenia, bądź eksportują jako towary własnych firm na rynki trzecie. Żeby to mogło się dziać, oczywiście państwa te, szczególnie w Azji Środkowej, nie są państwami aż tak zamożnymi, żeby mogły w sposób swobodny realizować te projekty. Muszą się posiłkować, może poza Kazachstanem, w dużej mierze ze środków pozyskiwanych ze strony właśnie inwestorów, czyli z Chin. Indie do tej pory, można byłoby powiedzieć, że się przyglądały tej całej sytuacji, no bo są parę kroków za Chinami do tyłu. Niemniej nie tylko impuls demograficzny, ale również zmiana w polityce rządu indyjskiego, gdzie premier Modi zapowiada zmianę polityki w sensie bardziej ekspansywnej, związanej z tym, że dzisiejsze obroty za granicą wynoszące 640 miliardów dolarów ma do roku 2030, czyli na dobrą sprawę już za niedługo zmienić 2 biliony dolarów, wymaga radykalnych posunięć również w sferze rozwoju szlaków handlowych. Do tego jest potrzebny drugi partner. Tym partnerem jest tutaj oczywiście Rosja, dla której połączenie handlowe z Indiami jest sprawą jeszcze ważną z XIX wieku. Nigdy Rosja zresztą w tym zakresie nie była w stanie zdobyć się na nadzwyczajny wysiłek finansowo-inwestycyjny ze względu na ryzyka, które w tym obszarze występują. No ale teraz sytuacja, która się zmieniła, powoduje, że Rosja musi w tą stronę pójść, tym bardziej, że na tym może bardzo wiele zyskać, ponieważ obecne wydarzenia pokazują, jak import technologii, towarów, maszyn z Iranu, z Indii pomaga Rosji łagodzić skutki sankcji, które nałożyła Unia Europejska i Stany Zjednoczone. W jaki sposób może się tutaj Rosja oderwać od dotychczasowych swoich tradycyjnych rynków i skierować swoją uwagę na rynki, w których była dotychczasowo słabo obecna, ponieważ wymiana północ-południe, bo o takim szlaku mówimy, szlak Rosja-Indie to jest szlak północ-południe, dotychczasowa wymiana za rok ubiegły wynosiła 14,5 miliona ton. Niemniej jednak w Rosji już została podjęta decyzja, że koleje tamtejsze będą rozwijały swoją przepustowość do 2030 roku do 45 milionów ton, co oznacza, że będą w tym obszarze poczynione znaczne inwestycje, o ile nic tego nie zakłóci, dlatego że obszar z punktu widzenia politycznego, geopolitycznego jest dość trudny, ale z drugiej strony tam, gdzie pojawiają się wielkie środki inwestycyjne, wielkie możliwości rozwoju, można też z jednej strony prowadzić oczywiście do zaostrzania konfliktu, z drugiej strony można je łagodzić, ponieważ pojawią się szanse, gdzie każdy, kto jest po drodze z północy na południe bądź z południa na północ, znajdzie wystarczającą ilość rzeczy dla siebie atrakcyjnych, mogących poprawić sytuację na poszczególnych rynkach, dlatego że jak w przypadku chińskim, tutaj też nie chodzi tylko o to, żeby zbudować jakąś ciągnącą się nieprzerwanie autostradę połączoną jeszcze dodatkowo wyposażoną w linię kolejową, tylko chodzi również o to, aby przesyłać tędy prąd, pobudować rurociągi, aby przesyłać węglowodory. No i chodzi o to, żeby w poszczególnych krajach zacząć rozbudowywać tamtejsze gospodarki, ekonomię, ponieważ one mają do wykorzystania niesamowite rezerwy proste. Jest dość ludzi, jest dość pracowników, jest dość konsumentów. Jest tylko, no, tylko albo aż problem taki, że są to gospodarki bardzo mikre, bardzo słabe, aczkolwiek przez ostatnie też dziesięciolecia intensywnie się rozwijające w porównaniu do tego, co działo się tam w dziesięcioleciach poprzednich, szczególnie jakbyśmy wzięli pod uwagę do wieku XIX, bo wiek XX, szczególnie druga połowa, istnienie Sowietów dla tego terenu też był dość istotny, jeśli chodzi o rozwój, łapanie
nadrabianie pewnych zapóźnień, niemniej jednak no, to, co było po sowiecku, nie przyniosło wystarczających rezultatów, ale baza infrastrukturalna do tego, żeby stworzyć z tego skuteczny pomost północ-południe, jest dość istotny. Indie chcą przez Rosję eksportować bardzo dużą część swoich towarów do krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj z perspektywy, biorąc pod uwagę, że jest wojna o Ukrainę i jest wrogość pomiędzy Rosją a krajami Unii Europejskiej, może wskazywać, że jest to pomysł postrzelony. Niemniej jednak pamiętajmy, że tego szlaku nie zbuduje się z roku na rok. To jest coś, co będzie zaczęte, ale po pierwsze nie wiadomo, czy się uda to połączenie skończyć. No i sprawa kolejna to jest sprawa, tak jak jedwabny szlak na dziesięciolecia. To są inwestycje, które wymagają dziesiątków miliardów dolarów amerykańskich do zainwestowania. Muszą one mieć swoje określone stopy zwrotu, więc jest to bardzo potężna operacja wymagająca realizacji poszczególnych etapów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, jak do tej pory rozwija się po wznowieniu wojny o Ukrainę, wymiana hindusko-rosyjska, więc ona ma się z niektórymi problemami tak czy siak lepiej niż miała się do tej pory. Indie są zainteresowane tym, aby rozwijać wymianę handlową z Rosją i żeby z Rosji uczynić kraj pośredniczący w dostępie do rynków Unii Europejskiej, z tego względu, że Indie nie chcą, aby Rosja pozostawała w sferze, czy była w ogóle w sferze, znalazła się w sferze chińskiej, bo jeszcze tak nie jest, pomimo że bardzo wiele osób wypowiadających się w sprawach międzynarodowych usiłuje twierdzić, że Chiny to wasal Rosji. Był już od tego swego czasu taki w 22 roku słynny artykuł w Politico, który tutaj już jakby w samym tytule nam mówił o tym, jak to Rosja wpada w ręce chińskie. Więc to sprawa nie jest taka prosta i zero-jedynkowa, jak się wydaje. To, że ma się jednego wspólnego wroga i jedno państwo ma dużą przewagę nad drugim, to nie oznacza, że w tym zakresie można robić wszystko, co się chce, a przede wszystkim trzeba robić rzeczy, które należy robić, i w interesie polityki chińskiej nie jest robienie sobie z Rosji jakiegoś bardzo aktywnego, asertywnego rywala, więc nie ma co tutaj drażnić niedźwiedzia. Niemniej jednak Rosja rozumie swoją słabość w stosunku do Chin i potrzebuje właśnie rozwijających się dynamicznych Indii, które się radykalizują po to, żeby wspólnie tutaj przynajmniej w niektórych zakresach hamować apetyty chińskie, jeśli chodzi o Azję Centralną. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której Rosja dołączy, jeżeli będzie ten projekt realizowany, do największych państw globalnych, do polityki wielkich obszarów, realizowanej nie tylko środkami przemocowymi, ale również środkami ekonomicznymi. Rosja nie jest najgorszym krajem, jeśli chodzi o wykonywanie infrastruktury, może najlepszym też nie jest, ale na obszarze azjatyckim ma dość bogate doświadczenie, co miała okazję przez ostatnie stulecia dość rzetelnie udowodnić, w jaki sposób rozbudowała chociażby system sieci kolejowych wewnątrz swojego kraju. I to, że ich jest za mało, to jest inny temat, natomiast to, że one są, działają, mają dość duże przepustowości, oznacza, że to jest możliwe, podobnie jeśli chodzi o rozbudowę rurociągów. Wraz z tą wymianą też będzie związana sytuacja taka, gdzie część biznesów hinduskich, zwłaszcza technologicznych, będzie się przenosiło do Petersburga, do Moskwy, po to, żeby mieć bliżej do rynku Unii Europejskiej, z tego względu, że część towarów, zwłaszcza technologii wysoko zaawansowanych, jest sprzedawana na ogół z jakąś częścią usług, które oczywiście można sobie zdalnie prowadzić. Niemniej jednak, zanim sztuczna inteligencja w ogóle nas tutaj pozbawi wszelkiego rodzaju udziału, to jeszcze bardzo dużo czasu upłynie. Zatem do tego momentu specjaliści będą potrzebni, będą musieli z krótszych odległości docierać do swoich klientów po to, żeby mogły te firmy realizować swoje cele biznesowe. Dla państw takich jak Białoruś, Ukraina, również ta droga północ-południe budowana przez Indie i Rosję otwiera bardzo wielkie
horyzonty, dlatego że to nie jest droga, która ma być zamknięta, dlatego że wszystkie poszczególne państwa, przez które ona będzie wiodła, będą aktywnymi uczestnikami, czyli będą też swoją część produkcji towarów wkładać do tego transportu, do gospodarki, zarówno w sensie regionalnym i szerszym, globalnym, czyli transport na tak zwany zachód tego, co wytwarzają u siebie. To jest rynek też perspektywiczny z tego względu, że on jest bardzo wciąż ubogi. Jest tam sporo ludzi, sporo pracowników, sporo konsumentów, którzy ciągle są na niskim poziomie rozwoju ekonomicznego, co oznacza, że tam jest popyt na bardzo wiele prostych produktów, towarów i to oznacza, że są tam bardzo głębokie, proste rezerwy do wykorzystania, które przy dzisiejszych technologiach można dość szybko wykorzystywać do rozwoju ekonomicznego, więc należy się spodziewać, że jeżeli nikt nie wywoła tam jakiejś większej wojny, to region ten będzie bardzo intensywnie się w najbliższych dziesięcioleciach rozwijał. Pytanie jest takie, czy północ-południe nie zostanie storpedowane przez Chiny. I otóż paradoksalnie rzecz biorąc, Chiny mają dzisiaj jednego z swoich głównych sojuszników, Iran, z którym mają podpisaną strategiczną umowę wojskowo-ekonomiczną i niekoniecznie będą zainteresowane tym, aby Iran jeszcze bardziej wiązał się z Rosją, czy był jeszcze lepszym wsparciem dla polityki indyjskiej w regionie, szczególnie, że tam jest takie dość zakapiorne państwo Pakistan z polityką dość nieobliczalną ze względu na to, że ta polityka wewnętrzna jest bardzo mało stabilna, mało obliczalna. Wszyscy partnerzy Pakistanu mają z tym wielki problem i z drugiej strony jest to państwo atomowe, państwo, które ma liczną, dość dobrze wyposażoną armię i istnieje taka możliwość, w której się nagle okaże, że może tutaj dojść do różnego rodzaju sytuacji, tym bardziej, że pamiętajmy, Afganistan jest ciągle tam, gdzie był, to jest kolejne terytorium o wielkim znaku zapytania, niestabilności, wyciągnięcie Afganistanu do poziomu bardziej takiej przewidywalnej polityki jest sprawą, no, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, mniej beznadziejną niż to było jeszcze kilka lat temu, natomiast w dalszym ciągu jest wielkim znakiem zapytania. Amerykanie też tak reagują na ten szlak północ-południe z propozycją dla New Delhi w tym znaczeniu, że chcą pomóc budować w oparciu o jeden z portów w Iranie drogę przez kanał Suezki w stronę Unii Europejskiej, tak aby zabezpieczyć szlaki handlowe i dać tutaj zielone światło i przywileje dla biznesu hinduskiego. I Hindusi no, odrzucili tą propozycję amerykańską, ale tylko i wyłącznie w tym sensie, że ona nie jest zamiast. Ona jest obok tego, co ma być robione z Rosjanami. Hindusi będą oczywiście tą drogę rozwijali, bo tak jak mówiłem, Indie zwrotnice dziejów. Dla Indii bardzo istotnym i strategicznym w innym znaczeniu niż Europa jest rynek afrykański, który też jest bardzo dynamiczny, ma swoje oczywiście trudności, wyzwania, z którymi trudno jest sobie radzić nawet tak krajom bliskim w sensie pewnym, nie tylko kulturowym, ale też organizacyjnym zasadom funkcjonowania jak Indie w stosunku do niektórych państw afrykańskich. Generalnie rzecz biorąc, jest to wielki projekt, który jest obarczony bardzo dużym ryzykiem tego, że nie wypali. Ale w zależności od tego, w jakiej części on zostanie zrealizowany, przyniesie niewątpliwie określone korzyści. Może być też tak, że nawet Stany Zjednoczone będą zainteresowane tym, żeby połączenie rosyjsko-hinduskie doszło do skutku z tego względu, że jest to zawsze w jakiejś mierze osłabienie roli Chin. Co zrobią Chiny? Myślę, że nie będą podkładać bomb, nie będą prowadzić tam sabotażu, tylko zrobią to, co państwo ich wielkości robi najlepiej, to, co jest zgodne z chińską tradycją, mianowicie w ten czy w inny sposób się do tego przyłączą bądź podłączą, zwielokrotniając w oparciu o cudze inwestycje,
cudze zaangażowanie, swoje możliwości, bo nie jest tak, proszę Państwa, że szlaki kolejowe będą miały wyznaczone, które koleje mogą jeździć, a nawet jeżeli, to generalnie rzecz biorąc, kontener jest kontener, można go przerzucić od jednej firmy do drugiej firmy, więc można również przerzucić go od jednej firmy logistycznej do drugiej firmy logistycznej i towary trafią do adresata tak, jak powinno się to wydarzyć. Nie należy przewidywać w dłuższym okresie czasu, że dojdzie do jakiejś militarnej konfrontacji indyjsko-chińskiej. To nie leży w naturze ani jednego, ani drugiego państwa, poza tym, co ona miałaby przynieść, jakie rozwiązania, jakie przewagi mogłyby obie te państwa uzyskać, gdyby się nawzajem zwalczały. Dla nich świat jest naprawdę wielki, jest światem dopiero do zdobycia. Ameryka, kraje atlantyckie wraz ze swoimi problemami strukturalnymi, problemami bardzo głębokimi, no, siłą rzeczy nie są w stanie kontrolować tamtego obszaru, nie są w stanie kontrolować Azji, ba, nie są w stanie kontrolować takiego państwa jak Rosja, która w sensie swojego PKB, swojej ilości mieszkańców nie jest jakimś gigantem w rozumieniu, w porównaniu do Indii czy do Chin. Niemniej jednak fakt taki, że Rosja zamierza się na taki projekt, pokazuje, że to państwo jeszcze nie powiedziało swojego ostatniego słowa i nie należy tego państwa grzebać, a kategoria kwestii zwycięstwa w wojnie o Ukrainę to jest kwestia nie kategorii zero-jedynkowych i ja bym przestrzegał tutaj przed takim sobie prostym, że skoro ktoś coś tam stracił, to ktoś coś zyskał i w związku z tym ten jest przegrany, ten jest zwycięzca, to w polityce nigdy tak prosto nie jest i nie będzie. I w tym kontekście, jeżeli patrzymy na wydarzenia światowe, na to, co dzieje się dziś, bo dziś chodzi o to, żeby zaobserwować te decyzje, które pokazują, w jaki sposób w poszczególnych obszarach będzie się zmieniała przyszłość poszczególnych regionów, w jaki sposób będzie to wpływało na świat. I odpowiedź mamy jedną i tą samą, która jest od końca XIX wieku, mianowicie na dobrą sprawę od początku XIX wieku, liczą się wielkie rzeczy. Liczą się wielkie inwestycje i liczą się wielkie ryzyka. Te państwa i narody, które nie mają zamiaru w tym uczestniczyć oczywiście na swoją skalę, no cóż, zawsze jest ktoś potrzebny, kto będzie wagony pakował, zawsze jest potrzebny ktoś, kto będzie czyjeś walizki nosił. Na to sobie też warto udzielić odpowiedzi na to pytanie, czy jest miejsce dla nas, aby w tym wszystkim brać oczywiście ze swoją miarą udział, czy zadowalać się tylko tym co jest. Na koniec chciałbym taką poruszyć jeszcze sprawę związaną ze samymi Stanami Zjednoczonymi. Otóż Foreign Policy okazał się taki tekst, który mówi o tym, że z Ameryką nikt nie konkuruje, ponieważ Ameryka jest tak the best, jest tak potężna, tak daleko zaawansowana w swoich różnego rodzaju pozycjach w polityce wielkich obszarów, że jest poza główną globalną konkurencją. Tu generalnie są przywoływane dwa podstawowe atuty. To po pierwsze, że Stany Zjednoczone wciąż są jedynym dysponentem waluty światowej, co jest prawdą, i że dysponują najsilniejszą, najpotężniejszą, sprawdzoną w boju flotą oceaniczną, co też jest prawdą. Niemniej wniosek wyciągany w stosunku do faktów, z jakimi mamy do czynienia, prawdą już taką niekoniecznie jest, dlatego że centrum władzy przesuwa się w relacje indyjsko-chińsko-rosyjskie, w rywalizacji o panowanie na Pacyfiku, na panowanie na Oceanie Indyjskim i na obsłudze dostępu do rynków państw atlantyckich. Póki co jeszcze są na tyle bogate i atrakcyjne, że warto o nie zabiegać. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za komentarze, dziękuję szczególnie tym, którzy kupili moje książki. Zapraszam do lajkowania tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Zapraszam tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, abyście to Państwo zrobili. Zapraszam na następny raz. Thank you.